23 listopada w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Jana Pawła II otwarto interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej. W skład centrum wchodzą Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym oraz Regionalny Ośrodek Leczenia Chorób Wątroby i Chorób Współistniejących. Wyjątkowe wsparcie dla szpitala podkreśla marszałek Witold Kozłowski. Krakowski Szpital Specjalistyczny zajmuje szczególne miejsce na mapie placówek medycznych naszego regionu. Zatem niezwykle cieszy mnie, że dzięki realizowanym inwestycjom, w tym także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wciąż rozwija on swoje możliwości leczenia tak, aby każdy pacjent mógł znaleźć tutaj jak najszerszą i jak najbardziej komplementarną opiekę medyczną. O dofinansowaniu inwestycji opowiada wicemarszałek Łukasz Smułka. Dla nas oczywiście duże środki, bo wartość inwestycji to blisko 39 milionów złotych. Z tego praktycznie połowa jest dofinansowana ze środków europejskich, ale życie ludzkie nie ma ceny. Dlatego jak najbardziej staramy się jako Zarząd Województwa Małopolskiego pod kierownictwem marszałka Kozłowskiego jasno inwestować w naszą ochronę zdrowia. Jako przewodnicząca Rady Społecznej właśnie tego szpitala też chciałam podkreślić to, co obserwuję na co dzień tutaj w pracy całego zespołu na czele z panem dyrektorem, to niezwykła troska o pacjenta. Dzisiaj to też wybrzmiało. To jest tak, jak mówiono, że to nie tylko maszyny, urządzenia, nowe mury, ale również to holistyczne podejście do pacjenta i niezwykła troska o tego człowieka. Dodała Jadwiga Wójtowicz. Potrzebę realizacji takiego centrum podkreśla także kierownik Regionalnego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym, profesor Jadwiga Nessler. Schorzenia układu sercowo-naczyniowego to 48% wszystkich przyczyn zgonów w Polsce. To jest ogromna ilość. Ta liczba jeszcze się zwiększyła na pewno w czasie pandemii, ponieważ pacjenci nie mają wykonanych o czasie różnych badań, nie są właściwie nadzorowani i leczeni. Więc mamy o co dbać, z czym walczyć i na co zwracać uwagę. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.